Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chciałam z Państwem podzielić się migawką z mojego życia, kiedy zawarłam przymierze z Jezusem i moim głównym celem było ewangelizowanie. Wtedy mieszkaliśmy w domku wiejskim w Czchowie i w 1991 roku przydarzyła nam się taka przygoda. Kiedy przeczytałam treść dzisiejszego apelu ewangelizacyjnego, zastanowiłam się zaraz, czy ja kogoś, prócz męża, przyprowadziłam do Chrystusa, kiedy zawieramy przymierze z Panem i przyjmowani jesteśmy do zboru. Marzymy o tym, by bliscy, przyjaciele, rodzina przyszli razem z nami. Przecież my ich tak szczerze kochamy. A prawda, którą im chcemy przekazać, jest taka wspaniała, taka piękna. Chyba wszyscy powinni to zrozumieć. Mija rok, dwa. Już mniej gorąco mówimy o tej prawdzie. A tu wokół nas zaczyna się robić pusto. Dzieci w świecie, przyjaciele odsuwają się coraz bardziej. Znajomi nie życzą sobie w ogóle rozmów na tematy Boże. Nas oczywiście najbardziej interesujące. Mniej grzecznie wykonują gest. Kółeczko w koło głowy. I tak mija dzień za dniem. Kiedy byłam pierwszy rok w zborze, przeczytałam w którymś ze znaków czasu, jak zaradzić apatii kaznodziei, który nie osiąga rezultatów ewangelizacyjnych. Zdziwiłam się wtedy bardzo. Jak można w ogóle wpadać w apatię, głosząc tak wspaniałe prawdy? A teraz bywa, że i na mnie przychodzą czarne chwile zwątpienia i zniechęcenia, kiedy nie daje efektu moja praca ewangelizacyjna. Nie dość, że nie brakuje miejsca w naszym zborze, a ja miałam tłumy znajomych, przyjaciół, rodziny przyprowadzić i wcale nie brakuje miejsca dla nich, bo i takie plany miałam na początku, że cała rodzina przyjdzie, to jeszcze niestety rodzone dzieci, wnuki, które w pierwszej fazie przynależności do nowego wyznania były zainteresowane Biblią, chętnie modliły się, śpiewały piękne pieśni ku chwale Bożej. Teraz tracą całkowicie serce do nowych prawd. W pierwszym roku nasza wnuczka Natalia była z nami w Grzybowie. W Grzybowie mamy ośrodek adwentystyczny. Urok tamtejszych nabożeństw, pięknych chwil spędzonych jak gdyby w innym świecie, nastroju malutką tak, że nie chciała wcale wracać do Krakowa, do mamy i taty. W pierwszych dniach po przyjeździe mobilizowała całą rodzinę do wspólnych modlitw. Wszyscy musieli klękać na kolanach i modlić się z moją wnuczką, a miała przecież 3 latka dopiero. Teraz ona i wnuczek przekładają na to wszystko wideo, telewizor. Interesują ich uciechy tego świata, tak jak ich rodziców, a nie ci nudni babcia z dziadkiem ze swoimi modlitwami przed każdym jedzeniem i smętnymi śpiewami. A jeszcze, kiedy nie można w ogóle pochwalić się swoją babunią i dziadkiem, którzy są jak gdyby na bakier z rzeczywistością, to już całkiem nie tak. I tu właśnie zaczyna się problem naszego zniechęcenia. Ostatnio przybiegł wnuczek, był bardzo zbulwersowany i z żalem zawołał: babuniu, pan Wacek, sąsiad z drugiego domku, powiedział, żeby dziadziu się obrzezał, bo jak święci sobotę, to niech się da obrzezać. I tak wnuczek, który nas kocha, którego my kochamy, zamiast być dumny ze swojego dziadka, jest pogrążony w rozpaczy. A dla nas jest to policzek, bo już się zdawało, że po kilkakrotnych ewangelizacjach pan Wacek, skądinąd bardzo miły sąsiad, uczynny, zrozumie sens tego, co chcieliśmy mu przekazać. I tu zaczynamy znowu czuć się bardzo nieudanymi narzędziami Boga. Przepraszamy Pana za to
i żyjemy dalej, zapamiętując się w pracy. I kiedy zdaje nam się, że już jesteśmy do niczego, że nic dobrego nie zrobimy, przychodzi miła chwila, która daje powód do dumy naszemu wnukowi. Otóż pewnego dnia deszcz jak z cebra. Dzieci rozrabiają nie do wytrzymania. Sąsiadka błaga mnie o pomoc. Nie dosyć, że głowa pęka od hałasu, to jeszcze podłoga zdeptana do granic możliwości. Wiadomo, że dzieci nie utrzyma się nawet w największy deszcz w domu. Przypominam sobie nagle, że mam te opowiadania na lekcje sobotnie dla dzieci. Biorę więc teczkę pod pachę i idę do sąsiadów. Zapraszam dzieci, które siadają w kółeczku koło mnie i najpierw z małym, a potem z coraz większym zainteresowaniem słuchają. Mało tego, dosiada się babcia i mama. I tak grono moich słuchaczy powiększa się. Jestem szczęśliwa. A najwięcej, gdy mój wnuczek przychodzi po południu i relacjonuje: babciu, pan Wacek powiedział, że jeszcze takiej ciszy i spokoju przez 2 godziny to nie było u nich w domu przez całe wakacje. Filip jest znowu dumny ze swej babuni, a babcia szczęśliwa, bo przemyciła wiele prawd ze Słowa Bożego i wiele wspaniałych przykładów na efekty słuchania tego słowa. Bóg dał mi pociechę i zachętę do dalszej pracy ewangelizacyjnej, za co niech mu będzie cześć i chwała. A kiedy doczekamy się z mężem, że nasze dzieci i wnuki staną ramię w ramię w naszym kościele, do końca życia będziemy mieli za co dziękować Bogu. Amen.